Dzień dobry, witam serdecznie na podcaście poświęconym nowemu wydaniu systemu BPSC. Ze mną znakomici goście: Michał Madura, Senior Business Design Consultant Edisonda, Bartek Michalczyk, Senior Principal Product Management. Panowie, bardzo poważnie brzmią wasze stanowiska. Powiedzcie parę słów oglądającym nas widzom, czym tak naprawdę zajmujecie się w swoich firmach i czym zajmują się wasze przedsiębiorstwa. Ja głównie rozmawiam, więc nie różni się to zbytnio od e, sytuacji, którą mamy dzisiaj. E, jestem konsultantem w Betisondzie. Betisonda to jest firma projektowo-badawcza. E, jesteśmy częścią e, też takiej większej struktury Grau Tarton Polska, e, firmy audytowo-doradczej. E, no i nasza firma głównie zajmuje się projektowaniem, tworzeniem e, cyfrowych rozwiązań, między innymi takich, o, o jakich dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli systemach. E, dla organizacji wspierających różne linie produktowe, ale nie tylko, współpracujemy też z, z branżą finansową, z, z healthcare, gdzie pomagamy trochę układać i tworzyć doświadczenia klientów, pacjentów. Parę słów o projektach, które realizowaliście do tej pory? Jesteśmy na Śląsku, więc po sąsiedzku jest bank ING, więc jeżeli ktoś jest klientem banku, to może trochę nas znać, od wielu lat współpracujemy, wspierając organizację zarówno w tworzeniu aplikacji i bakowości internetowej, jak i w badaniach z, z użytkownikami tych badań. Jest bardzo, bardzo dużo w tym momencie ponad 100, 100 sesji, i to jest jeden z, z, z projektów, który jest najbardziej rozpoznawalny. Ostatnio też sporo podróżujemy po świecie, pracując z firmą Glencore. To jest jedna z większych firm wydobywczych. Realizowaliśmy badania między innymi w Peru, w Kongo, w, w Kanadzie. I to jest taki projekt super ciekawy, bo tworzymy rozwiązanie cyfrowe wspierające komunikację w tej organizacji, ale głównie użytkownikami tego rozwiązania są osoby, które nie posiadają dostępu do komputera, bo są na przykład górnikami. Więc tutaj wyzwanie jest z jednej strony Wielokulturowość i taki aspekt różnych potrzeb i różnych kontekstów, ale z drugiej strony też rozwiązania technologicznego, które, które jest tym medium, e, za pośrednictwem którego przekazujemy te informacje. Bartku, parę słów o sobie. Jestem. No cóż, jestem produkt menedżerem w WPSC. Może już BPSC nie będę rozwijał, przybliżał, jak Państwo oglądacie ten podcast, to prawdopodobnie tą nazwę już identyfikuje się. Natomiast czym się zajmuje produkt menadżer w firmie, która produkuje system RP? Ja bym powiedział, że zajmuję się przede wszystkim problemami rynku, które można rozwiązać poprzez nasz system RP, poprzez nasze aplikacje. Te problemy rynku będą w dużej mierze problemami po prostu naszych klientów, no bo robimy te system, piszemy go dla naszych klientów, to jest główna grupa docelowa. No i dwa słowa o tym. Te problemy rynku to jest nic innego jak pewne potrzeby, które się pojawiają, które padają w różnym stopniu opisania, z różną intensywnością, mogą być postrzegane przez użytkowników końcowych zupełnie inaczej niż. Biorąc pod uwagę całość jakby danego problemu, pełne spektrum, w związku z tym ta potrzeba to jest coś, co trzeba sklasyfikować, e, ustawić je jako w kolejce, spriorytetyzować, e, opisać szeregiem jakiejś klasyfikacji no i koniec końców zdecydować, które z nich powinny być w pierwszej kolejności e, rozwiązane. Wszyscy wiemy, że no zasoby są zawsze gdzieś w pewnym stopniu ograniczone, nie da się rozwiązać wszystkich problemów naszych klientów naraz, w związku z tym trzeba ustawić, które są powszechne, które dotyczą e, większości. Najlepiej wszystkich klientów, jaką ma im wartość. Tych kryteriów jest jeszcze kilka. No i w związku z tym należy przedstawić plan, tak zwaną roadmapę na kolejne wydania, między innymi te wydania, o którym dzisiaj troszkę będziemy rozmawiać, po to, żeby spełnić pewne cele całego produktu, po to, żeby ten produkt osiągnął sukces. Tak w skrócie można taką rolę określić. Myślę, że wystarczająco. Impuls na rynku jest od lat 90. Mamy w tej chwili rok 2024, nieco zmieniło się podejście do y, tworzenia systemów ERP. Z jednej strony konsultant firmy, która dba o wygląd, cudzysłowie. Z drugiej strony szef produktu. Skąd wasza obecność tutaj i na czym polega wasza współpraca? No, ja Tam to wydanie, ten, ta edycja oprogramowania, z którą będziemy mieć niedługo do czynienia, ona troszkę różni się od chociażby poprzedniej. Do tej pory dosyć mocno koncentrowaliśmy się na takim napakowaniu funkcjonalnym naszego systemu. Rozwijaliśmy go funkcjonalnie, powstawały kolejne obszary, kolejne moduły, kolejne aplikacje mobilne. Tu, żeby tylko przypomnieć to poprzednie wydanie, czyli Impulse Evo 1.5, no to Season Operations Planning, Final Assembly Scheduling, rozwiązania z zakresu utrzymania ruchu szereg aplikacji mobilnych, API i tak dalej, i tak dalej. Natomiast doszliśmy chyba do takiego momentu, w którym e, należy się skupić nie tylko na tych rozwiązaniach funkcjonalnych, na tej dodatkowej funkcjonalności, ale przede wszystkim na takiej satysfakcji i e, można powiedzieć przyjemności obcowania z aplikacją przez użytkowników. Czyli mówimy tutaj o ergonomii procesu, mówimy tutaj o łatwości dotarcia do informacji, mówimy tutaj o szybkości przemieszczania się po aplikacji, do znajdowania elementów. No i do tego właśnie potrzebowaliśmy firmy Edysonda. I tu jestem ja i moi koledzy z zespołu. To nie do końca jest tak, że my odpowiadamy tylko za dygląd, bo raczej trzymając się takiej przenośni, powiedziałbym, produkcyjnej, to bardziej chodzi o ergonomię. W sensie, że nie tylko to krzesło ma fajnie wyglądać i, i być ozdobą salonu, ale też, że jak mu się to nas nie połamie w trzy sekundy, i, i później będziemy musieli odwiedzić fizjoterapeutę. I trochę tak jest też z tego typu systemami, w sensie, systemami, które mają swój początek w latach 90. i bardzo często one były wytwarzane przez zespoły techniczne albo technologiczne. Programistów, architektów, i w pewnym momencie okazało się, że jednak nie żyjemy w próżni, i użytkownicy, którzy korzystają z tego typu systemów, no, oni jednak znają życie poza, poza pracą, w dużym uproszczeniu. Mają Facebooka, mają media społecznościowe, mają aplikacje mobilne, tylko już rzeczywiście później w, w czasie, mają dostęp do, do serwisów internetowych. No i nagle się okazuje, że one wyglądają trochę inaczej i działają w zupełnie, zupełnie inny sposób. I e, mogą pracownicy, zwłaszcza pracownicy, e, doświadczyć takiego biasu, gdzie e, przekraczając próg e, firmy no nagle muszą jakby cofnąć się w czasie i pracować na czymś, co, co wygląda trochę inaczej, funkcjonuje trochę inaczej. I to jest jakby jeden z takich powodów, którym, yy, z którym się mierzymy. Jeśli dobrze pamiętam, to w ogóle taka pierwsza potrzeba wynika z tego, że po prostu zmieniają się też użytkownicy tych systemów i tutaj trzeba oddać, że tych grup użytkowników jest bardzo dużo, no bo poza pracownikami biurowymi, osobami decydującymi o o tym, w jaki sposób ta, ta, ta firma funkcjonuje. Mamy też pracowników w halach produkcyjnych, osoby, które nie mają dostępu na co dzień do, do, do komputera, tylko znowu trochę nawiązując do początku tej rozmowy, korzystając z trochę innych interfejsów, typu właśnie aplikacji mobilnych. Oni mają kilka inne potrzeby. Ale na to musimy też nałożyć to, że zmienia się pewne pokolenie pracowników i to pokolenie już nie jest wychowane. Tutaj trochę się uśmiecham, ale nam na się XP. W sensie prawdopodobnie nawet nie widzieli tej łąki na, na, na Full ale to nie o łąki chodzi. Chodzi o sposób myślenia, to, że ich mózgi nie są przyzwyczajone do takiego okienkowego y, działania. Prawdopodobnie korzystaliście kiedyś z Total Commandera, nie? No to jakby zobaczyli Total Commandera, abstrakcyjny internet. więc totalnie skomplikowany, tam było mega dużo funkcji ale z drugiej strony dla ludzi, którzy byli osadzeni w tym kontekście, coś naturalnego. Więc jakby tutaj mamy taką historię. Przychodzi nowe pokolenie pracowników, ono już oczekuje dużo prostszych, dużo prostszych rozwiązań. Nawet jadąc do was, słuchałem takiego podcastu o tunelowym myśleniu i, i trochę o, o tym, że korzystamy w, jakby w podejmowaniu decyzji, czy też co, co w codziennym jednym funkcjonowaniu takich dwóch systemów myślowych, tak, tak w do Kahnemana. I ten taki jakby szybszy, on z reguły podejmuje bardzo szybko decyzje, ale też popełnia bardzo dużo błędów. Ten bardziej zaawansowany, on jest lepszy, natomiast jeżeli my wykorzystujemy go zbyt dużo w pracy i obciążamy go, no to wtedy przechodzimy na ten system krótki, co może powodować to, że popełniamy więcej błędów w pracy, podejmujemy złe decyzje, albo jesteśmy po prostu nieefektywni. I teraz zmiana interfejsu może spowodować to, że jednak wrócimy na dobre tory. Uczułem się staro, kiedy wspomniałeś, że Windows XP i ta łąka to nie no, coś, co jest trendy, ale tak rozumiem, nastąpiła zmiana. Nie chcę być złośliwy, Michał, ale ja podejrzewam, że ty pamiętasz jeszcze wcześniejsze tapety z rudy, innej wersji. Taka zielona była, wiesz. Ponieważ materiał się nagrywa, Bartek. odpowiem, odpowiem po podcaście. Panowie, czyli tak. Odchodzi się od modelu, kiedy programiści tworzą system bogaty tylko i wyłącznie funkcjonalnie. Zaczyna się forować podejście, kiedy ten system jest tworzony przede wszystkim dla użytkownika. Ale powiedzcie mi, od czego zaczyna się taka twarda współpraca kogoś, kto odpowiada za wygląd i użyteczność? i kogoś, kto jednak stoi na straży porządku samego rozwiązania. Ja myślę, że to jest zawsze wypadkowa takich trzech elementów. To, to projektowanie to jest jeden aspekt. I Gdyby to był trójkąt, to, to pewnie powiedzmy, że to jest wierzchołek. Ale mamy jeszcze dwa, dwa rodzaje I jeden to, to są decyzje biznesowe. A ten drugi, brakujący to jest właśnie technologia. I teraz my w projekcie musimy balansować pomiędzy tymi trzema wymiarami, żeby osiągnąć sukces. No bo jeżeli przekręcimy tą wajkę w stronę technologii, no to wrócimy do podstaw i będziemy mieć systemy napakowane funkcjonalnościami, ale tak naprawdę nikt nie będzie wiedział, jak z nich skorzystać albo jak do nich dotrzeć. Gdybyśmy poszli w stronę potrzeb użytkowników, no to tam zupełnie inne potrzeby mogą wyjść też w zależności od tego, z kim rozmawiamy, no bo jeżeli mówimy o firmie produkcyjnej, ona może mieć trochę inny kodeks, inne patrzenie na ten problem, a jeżeli mówimy o firmie na przykład usługowej, która korzysta z, z waszych produktów, mogą mieć trochę inne, inne potrzeby. Dlatego my, jakby zaczynając współpracę, zaczęliśmy w zasadzie od takich dwóch działań. Po pierwsze, od warsztatów biznesowych i złapania takiej perspektywy, dlaczego my w ogóle tu siedzimy razem i, i chcemy coś, coś wspólnie zaprojektować i gdzie jest ten cel, zarówno. Krótko, jak i długoterminowy, no a z drugiej strony, my musieliśmy wykonać bardzo dużą pracę polegającą na weryfikacji tego, co w tym momencie jest w ramach, w ramach produktów. Oferowanych przez waszą organizację, więc ja to trochę nazywam takim Gandalfem, w sensie, bo potrzebowaliśmy kogoś, kto tak jak Gandalf przeprowadził drużynę pierścienia przez kopalnie w Morii, tak? Osoba po waszej stronie przeprowadziła nas przez wasze systemy i bez takiego przewodnika super ciężko byłoby nam się w tym, w tym odnaleźć, ale dzięki tej analizie i rozpisaniu w zasadzie każdego systemu na konkretne print screeny i ścieżki, które tam występowały, a to były gigantyczne tablice, naprawdę, to były olbrzymie. Struktury głównie to wynikało też z tego, że te systemy są super rozbudowane, bardzo dużo funkcjonalności, bardzo, duży, bardzo dużo różnych ról przypisanych jest w ramach tych systemów. Więc dzięki takiej analizie, my byliśmy w stanie w ogóle złapać się taką perspektywę z, z, z lotu ptaka i dopiero rozpocząć pracę nad konkretnymi ścieżkami i usprawnieniami w ramach systemu. Bartku Gandalfie, <laughs> jakie były w takim razie te cele krótkoterminowe? A jakie długoterminowe, które postawiliście sobie? Ja się cieszę, że zatytułowałeś mnie Gandalf, a nie tą Frodo albo Sam. Ale to trzymając się tej przeności to dodam tylko, że sam Gandalf też przechodzi taką przemianę, ewolucję i z tego Gandalfa Szarego staje się Gandalfem Białym w międzyczasie, bo faktycznie sporo można się o swoim własnym produkcie dowiedzieć współpracując z Edisonem. Ale chciałem jeszcze, jeżeli pozwolisz do poprzedniego pytania, wrócić troszkę do takiego trochę drugiego wątku technologicznego, który też wydaje mi się, że jest istotny. I może zdradzę troszkę kuchni, ale kluczem do sukcesu przy takim systemie, jak nasz, który ma swoją historię ma użytkowników przyzwyczajonych do pewnych ścieżek, do pewnych funkcji, z których jednak nie można zrezygnować, ma też swój no, jakiś tam balast technologiczny. Jest też takie znalezienie kompromisu pomiędzy tym projektem idealnym a tym, co da się zrobić w. W skończonym czasie, co daje już jakąś wartość, i da się wykonać w użyciu tych komponentów, z których jednak system jest budowany. I to jest, powiedziałbym, bardzo ważna część tego procesu. To jest coś, na czym, zanim się to zrozumie i zanim obie strony znajdą ten punkt, e, wspólny mianownik, wspólny punkt, troszkę czasu mija. I dopiero od tego momentu, kiedy już wiemy, na co możemy sobie pozwolić w projektowaniu i czego nie przekroczymy, co jest ekonomicznie opłacalne do, do wykonania jako coś nowego, a gdzie trzeba po prostu zaadoptować pewne narzędzia, funkcje, komponenty, które istnieją. To jest taki kluczowy, przełomowy moment, od którego ta praca naprawdę nabiera tempa. Więc jeżeli kiedykolwiek ktoś zderzałby się z takim problemem, to zachęcam właśnie jak najszybciej dotknąć tego punktu, dotrzeć do niego, a potem już trasa idzie, można powiedzieć tak, to słowo. Tak, tutaj masz rację, że tak ci wejdę w słowo, bo to nie jest tak, że my robimy totalną rewolucję. To raczej jest takie podejście ewolucyjne i oczywiście zmieniają się pewne elementy interfejsu, interakcji pomiędzy systemem, a użytkownikiem, ale to nie są zmiany, które, które są drastyczne. I tutaj to, to z jednej strony było wyzwanie, druga sprawa, o której mówisz, czyli w jaki sposób prowadzić je tak, żeby to miało uzasadnienie biznesowe, ale też ekonomiczne. No ale też to, co nas dość mocno nie chce użyć, co ograniczało w sensie, w tym pozytywnym znaczeniu, dawało pewne ramy tego projektu. O. To była właśnie technologia i teraz zazwyczaj tak jest i niezależnie czy projektujemy, nie wiem, serwis, internetowy aplikacje, no to ta technologia określa pewne rale, w którym możemy się poruszać, pomiędzy którymi możemy rysować jakieś, jakieś rozwiązania i tak było też w tym wypadku, przy czym wydaje mi się, że ta poprzeczka była dość wysoko postawiona właśnie ze względu na, na rozwiązania, na których sam system bazuje. Kto tą poprzeczkę stawiał? Życie. Tą, e, tą poprzeczkę postawiła historia i technologia, w której e, system jest wykonany, narzędzia, z których korzystamy, których nie da się odciąć tak po prostu, bo to by oznaczało pisanie nowego produktu, a nie kontynuowanie tego, który obecnie istnieje. Natomiast, żeby oddać, no to te, też było tak bardzo mocno... Yy jakby w trakcie prac ta poprzeczka jakby się zmieniała, nie? W sensie, że to, to nie było tak, że przyszedł batyk i powiedział, no dobra, no to lecimy takie bezpieczne metr 50 idzie olimpiada, więc wiecie, tylko raczej yy, pamiętam Miłosia, który jakby wykonywał tę analizę po naszej stronie, naszego projektanta, który bardzo mocno jakby parł, żeby pewne zmiany zostały wprowadzone w ramach interfejsu, ale koniec końców, spotkaliśmy się po środku, nie? I tam zrobiliśmy niezły wynik, myślę. Na poziomie rekordu Europy? No on teraz jest wysoki. dobrego skoczka ze Szwecji. Ale tak, myślę, że tak. Michał, wspomniałeś we wprowadzeniu, że ty przede wszystkim rozmawiasz. Natomiast zakładam, że proces... Tworzenia konceptu to nie są tylko rozmowy, tylko też są narzędzia które i technologie, które wykorzystujecie. Czy możecie parę słów powiedzieć o tym, jak to się odbywa technologicznie, programowo, y, jakie narzędzia są używane? Jestem, no może zgraćmy, bo dzisiaj firmę Edisonda reprezentuje Michał, ale za sukcesem tego projektu nie stoi tylko Michał, przepraszam, To jest Cały zespół, który bierze udział w projektowaniu, w najpierw w e, tworzeniu mock w ogóle w e, projektowaniu, nazwijmy to, samych przepływów, procesów, dopiero potem schodząc do poszczególnych pitcherów, czy nawet e, screenów. W związku z czym, tak, no na pewno e, taki zespół musi pracować na jakiejś wspólnej bazie, na wspólnym narzędziu i tutaj ta metodologia po stronie Edisona jest dosyć mocno ugruntowana, powiedziałbym. E, tak, i ona też jest rozbudowana ze względu też na... na... Na, na produkt, nad którym pracujemy. Do no, tak jak wspomniałeś, Bartku, to pewnie jest około 10 osób, które z Editis z, z Sądy brały udział w tym, ale też innych projektach, które w międzyczasie realizowaliśmy wspólnie. Ja tu jestem tylko takim dodatkiem i powiedziałbym, reprezentantem, natomiast cała robota była wykonana przez zespół projektantów i, i projektantek. My zaczęliśmy od analizy i tego przejścia przez, przez morze, ale tak na dobrą sprawę polegało to na tym, że spotykaliśmy się online, to jeszcze były czasy któregoś z kolei lockdownów, i wykonywaliśmy po prostu taki, takie przyświetlenie, można powiedzieć, tego, w jaki sposób ten system wyglądał na chwilę obecną, na tamtą chwilę. Na tej podstawie przygotowywaliśmy mapy przepływów i tego, w jaki sposób użytkownicy krok po kroku, ekran po ekranie, funkcja po funkcji przechodzą pomiędzy, pomiędzy tymi ścieżkami. Kolejnym krokiem było zdefiniowanie jakby listy elementów. My to nazywamy komponentami, na których bazuje system. No bo gdybyśmy sobie wyobrazili, że, że, ten, że ten wasz system to jest po prostu jakaś, jakiś zestaw LEGO, no to on po prostu składa się z takich pojedynczych elementów, więc my wyciągnęliśmy trochę, trochę na wierzch te elementy i trochę jak, jak jest instrukcja typu Lego, to tam jest zawsze na końcu takie podsumowanie, że tutaj trzy takie, cztery takie i tak dalej, to mniej więcej zrobiliśmy właśnie taką listę elementów, z których ten system się składa. I na tej podstawie zaprojektowaliśmy takie rozwiązanie, które się nazywa design systemem, czyli właśnie stworzyliśmy takie pudełko klocków Lego, z których później można układać różne systemy w ramach BPSC, w ramach Fortero. I stosujemy to pudełko klocków nie tylko w kontekście jakby systemu ERP, ale też innych produktów, z których te, 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 które składamy nam, jak te, te klocki. No a później to już była praca typowo projektowa nad interfejsem i ona, tak szczerze powiedziawszy, jest chyba najmniej obrazowa, paradoksalnie do, do powiedzenia, no bo to jest rysowanie kolejnych ekranów, które ustaliliśmy sobie, że wejdą w ramach, w ramach wydania. I tutaj powstają zarówno jakby takie pierwsze szkice, jak i już później wersje, nazwałbym to kolorystyczne, pełni oddające to, w jakiś sposób ten, ten system wygląda. I tak to mniej więcej wygląda. W międzyczasie, oczywiście, już oddaję Ci głos, pojawiają się też takie wątki odbijania tego, nad czym myślimy i pracujemy, od tego, co, co robi rynek. My to nazywamy benchmarkingiem, czyli sprawdzamy, w jaki sposób podobne funkcjonalności wykorzystywane są w różnych produktach. No i na przykład projektując nowe menu systemu. No, dość mocno wzorowaliśmy się na rozwiązaniach, które są dostępne, chociażby nie wiem, w pakiecie Office, który jest czymś naturalnym dla, dla pracowników osób, które pracują w biurach. I już totalnie kończąc, no to w tym momencie mniej więcej od roku, dość mocno też wykorzystujemy różnego rodzaju rozwiązania, opartą o sztuczną inteligencję i modele generatywne. I bardzo często jest tak, że. Pewne takie wstępne koncepty, one powstają gdzieś w locie właśnie z wykorzystaniem tego typu narzędzi. Tak, ja tu muszę rozwinąć bawotki, które Michał zapoczątkował. Pierwsze to dowiedzieliśmy się, kim jest Michał w tej przeności do łacy pierścieni, bo to jest l w takim razie, tak? Wyznaczył <grymne> wysoko cele i posłał tam drużynę do mordoru. A drugi Wątek miał wspomniał o, o, o tych różnych y, częściach, z których składane są nasze y, późniejsze systemy, i tu może też warto to rozwinąć. Bo kiedy myślimy sobie, że odświeżamy wygląd interfejs systemu WPSC, no to pewnie mamy na myśli tą główną część, którą znamy, stacjonarną. I oczywiście to jest prawda, tak, tam jest ta, ta największa zmiana, ale to nie jest wszystko. Poza systemem stacjonarnym, który się zmienia, zmieniają się też między innymi rozwiązania portalowe, zmieniają się aplikacje mobilne. Wypuszczamy też nowe aplikacje mobilne, które już z kolei od początku są projektowane wspólnie z Adisodą, także tam też, można powiedzieć, ta, ta przestrzeń do zmian jest znacznie większa, bo tam już nie ogranicza nas ta technologia. Ona właściwie jest wtórna. Najpierw tworzymy projekt, a decydujemy się oczywiście na jakąś technologię, ale wybieramy ją wtedy. Także tutaj też myślę, że niedługo będą Państwo mi zobaczyć naprawdę dużą zmianę, w szczególności w takiej aplikacji związanej z obsługą pracowniczą, która niedługo zostanie wypuszczona. Ale to też systemy chociażby do rejestracji danych produkcyjnych. Takim hmm. projekcikiem w międzyczasie, można powiedzieć, który nam wyszedł, a o którym warto wspomnieć, to jest przebudowa całego systemu sterowania produkcją procesową, ten popularnie nazywany SysVac. Właściwie całkowicie zmienił wygląd, technologię, backend, sposób współpracy z bazą główną orablową, ale to, co najbardziej widać na początek, to po prostu całkowicie nowy interfejs, przejście na e, jakby typowo dotykowy panel, ikonografię, Szybsze poruszanie się, standaryzacja elementów i komponentów, które zawsze wyglądają tak samo na różnych formatkach wagowych, i tam rzeczywiście, można powiedzieć, to był pierwszy taki nasz prototyp, pierwszy projekt, który się zakończył, zanim weszliśmy w fazy takie już mocno dojrzałe, przebudowy całego systemu RP. I to też jest super ciekawy wątek, no bo yy, ta zmiana, yy, powiedziałbym, wyglądu, czy też funkcjonowania, czyli ta robota po naszej stronie, yy, finalnie ona była dużo mniejsza niż cały wkład technologiczny pod, yy, pod spodem. Ale dzięki tym małym zmianom, na przykład, można było uniknąć kwestii problemów językowych, czyli mamy w takim miejscu pracy osoby spoza Polski, nie mówiące w języku polskim. Dzięki wykorzystaniu ikonografii, która jest stosunkowo łatwa i tak na dobrą sprawę łatwa, łatwo tłumaczalna w sensie, przetłumaczalna w sensie, te same elementy oznaczają to samo w różnych krajach. Ten system jest bardzo uniwersalny i dzięki temu przyspieszamy pracę. Tam też był jeden z super historyk. W ogóle ja bardzo lubię systemy produkcyjne, bo one zawsze są dużym wyzwaniem, i na przykład jednym z takich ciekawych wątków jest chociażby to, że. I to nie, akurat to nie jest historia ze z, z współpracy z, 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 nad tym produktem, nad tym Zwagiem, ale bardzo często w naszej pracy wykorzystujemy taką metodę etnografii i dawniej było tak, że ludzie z Europy jechali sobie gdzieś na koniec świata i obserwowali sobie tubylców i tworzyli różne, różne teorie, na przykład pan Malinowski, ojciec tej metody, no, ale my bardzo często odwiedzamy biura, odwiedzamy hale fabryczne, no i sobie patrzymy, co ci ludzie robią. I pamiętam taką jedną historię, gdzie byliśmy w fabryce kosmetyków i każdy pracownik musiał tam nosić takie rękawice ocieplane, bo potem była dość niska temperatura. I za każdym razem, jak podchodzili do, do, do tych systemów, ściągali te rękawice po to, żeby obsługiwać system. No, i okazało się, że po prostu po pierwsze ekran nie reagował na rękawiczki. A po drugie, nawet jeżeli mieli te rękawiczki dostosowane do, do, do ekranu, bo są takie, takie nakładki, to po prostu te, te przyciski były zbyt małe, więc to totalnie jakby się, się rozjeżdżało wykonanie bardzo prostej czynności. Wersus czas, który, który schodził, żeby wciągnąć rękawiczkę, założyć rękawiczkę, wyczyścić rękę i tak dalej. Więc to są takie rzeczy i bardzo małe detale, które dopiero będąc na miejscu jesteśmy w stanie zaobserwować, bo prawdopodobnie ani pracownicy, ani producenci tego programowania nie dostrzegają tego, bo po prostu zbyt dużo już czasu poświęcili na, na rozwój tego programu. To są bardzo małe detale, ale one super wpływają na doświadczenia pracowników. Chciałbym jeszcze troszkę podrążyć temat tej yy, poprzeczki. Gdzie ona została postawiona? Jakie konkretnie zmiany w tym nowym wydaniu będą dostępne dla, dla klientów BPSC? Co po instalacji nowego wydania klienci zobaczą? Wiecie już? Znaczy... Tak, jasne. Jesteśmy w takim etapie wydania, że musimy już wiedzieć. Jasne, tam trwają jeszcze pewne prace i pewne szczegóły mogą się delikatnie zmienić. To są te kompromisy, o których mówiliśmy. Ale co do zasady, oczywiście wiemy, e, co się zmienia. Może tak, zacznę jeszcze od drugiej historii, którą w międzyczasie trzeba tutaj przytoczyć, bo tak naprawdę w trakcie prac mieliśmy do czynienia z pewnym takim zwrotem akcji, i musieliśmy ten projekt jeszcze może być od razu adoptować. E, wynika to z tego, że e, poza samymi, samą zmianą wizualną i tym jakby e, wykonaniem tych zmian, które wcześniej sobie zaprojektowaliśmy, Dochodzi do tego jeszcze pewien rebranding, który ma teraz miejsce w BPSC. O tym też pewnie Państwo wiecie już z różnych kanałów i źródeł, ale to oczywiście również ma wpływ na produkt, a więc najnowsze wydanie, które oznaczone będzie nazwą BPSC 2024 Q4 zmienia też logo, co za tym idzie zmienia troszkę szatę graficzną, więc pierwsze, pierwsza istotna zmiana, którą zobaczą wszyscy użytkownicy, no to nowe logo, nowa nazwa, nowe oznaczenie BPSC 2024 Q4 i co za tym idzie, kolorystyka dopasowana do tych nowych e, m, akcentów wizualnych. Więc to jest takie pierwsze uderzenie, które trafia zaraz po zalogowaniu. Właściwie to podążając za użytkownikiem, no to zmienia się wszystko od samego ekranu, kiedy wpisujemy swoje dane do logowania, poprzez e, ekran, w którym następuje ładowanie komponentów, po start głównego okna. Z takich chyba głównych rzeczy, które należy zmienić, no to przede wszystkim Mamy do czynienia z nieco odświeżonym Ribonem. To też jest ciekawa historia, bo były takie etapy tego projektu, kiedy wydawało nam się, że zrezygnujemy z Ribona, bo teraz Ribon nie jest tak często spotykany, ale to jest właśnie ten kompromis pomiędzy przyzwyczajeniami użytkowników i faktycznie wykorzystywaną funkcjonalność. Także zostanie w nieco innej formie, Ribon zostanie troszkę, tak powiedziałbym, po skandynawsku, ascetyczny, zminimalizowany. Będziemy mieć do czynienia z nowym menu. Będziemy mieć do czynienia z troszkę innym sposobem układania. Odchodzimy od okienek na rzecz zakładek, co jest dosyć istotne. Te zakładki też będą troszkę lepiej zarządzane. Przede wszystkim, i to myślę jest taka ważna zmiana dla użytkowników, będą się grupowały w kontekście firmy i roku obrotowego, czyli analizując dane na tych samych formatkach, ale w różnym kontekście, jak to się w naszym systemie często dzieje, jesteśmy w stanie jasno od razu zobaczyć, gdzie są te konteksty, gdzie są formatki zgrupowane z dokładnością chociażby do roku obrotowego. E, łatwiejsze będzie też przełączanie się pomiędzy tymi kontekstami, bo nie jest to dodatkowe okienko jak do tej pory, tylko jest to stały element interfejsu, zaszyty można powiedzieć w menu. W związku z czym będzie to taka szybsza akcja, żeby wywołać nowy, nowy kontekst. E, przebudowujemy menu, e, przebudowujemy można powiedzieć, robimy porządki na ekranie, a więc e, ta górna belka, która do tej pory zawierała w sobie bardzo dużo informacji, została dosyć mocno uporządkowana. On, te, te informacje zostały usystematyzowane i odpowiednio ułożone w innych częściach ekranu. Każda e, taka zmiana, która się odbywa, to na pewno praca nad skórką, czyli to jest właściwie ten content. Poza ramą głównego okta. Mówimy tutaj faktycznie o wszystkich ekranach, wszystkich gridach, wszystkich formularzach. No i tutaj e, być może nie, nie osiągniemy 100% sukcesu od razu na moment wydania, bo to są zmiany, które wymagają czasu i też nie można ich zrobić zbyt rewolucyjnie. Natomiast no, dążymy przede wszystkim do tych trendów i tych celów, które zostały określone na początku, czyli lepszy komfort pracy z aplikacją. E, szybsza identyfikacja danych na ekranie to się odbywa chociażby poprzez nieco większe czcionki, odstępy, inne ułożenia, wyróbmy, jakby wy, wyodrębnienie takich akcji pierwszoplanowych, które są sugerowane dla użytkownika do wykonania w pierwszej kolejności typu zapisz albo tego, e, tego typu w zależności od okienka. W związku z tym e, to też szereg zmian, które nastąpi już w samej skórce, jak my to nazywamy, która odpowiada za elementy wizualne wszystkich, e, wszystkich formatek a tak naprawdę pod nimi są te wszystkie kontrolki i te wszystkie poszczególne komponenciki, które wspólnie z sądą, były przerabiane, które są też uspójnione i zawsze i będą się zachowały w ten sam sposób na poszczególnych formatkach. Mhm. I to tym, jeżeli chodzi o system stacjonarny. Natomiast wydaje mi się, że warto y, dwa słowa więcej powiedzieć o, o takich zmianach, które y, odbywają się też w aplikacjach portalowych i mobilnych. Może żeby nie wiem, pokazać przykład, na czym ta zmiana polega. Jeżeli weźmiemy sobie taki, taką funkcjonalność oczywistą, jak wnioski urlopowe, obieg wniosków urlopowych, akceptacja tych wniosków to ekran, który do tej pory gdzieś funkcjonował w, w naszym rozwiązaniu, czyli jakaś lista wniosków do zaakceptowania, gdzie oczywiście dostarczaliśmy wszystkie niezbędne informacje pod tytułem, kto wnioskuje, kto jest zastępującym, prawda, jaka jest data tego lub i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli spojrzy się na to z punktu widzenia właśnie takiej ergonomii procesu, to okazuje się, że z tym samym zestawem danych na tym samym ekranie możemy jakby przekazać dużo więcej informacji, stosując tu jakieś grupowania, jakieś kolory. Mhm. Przykładowo możemy od razu powiedzieć o tym, e, jakie są kategorie tych wniosków urlopowych, e, jaki jest status tej osoby, która e, ma być zastępującym, jak wygląda szybka sytuacja ogólnie w zespole, tak? nie tylko tej osoby, ale jak wyglądają urlopy w tym czasie poszczególnych pracowników, kiedy ktoś wraca. Można też... Nie tylko operować datami, ale jeżeli widzimy, że coś się dzieje jutro albo pojutrze, to jest to informacja jakby dużo szybciej przyswajalna niż po prostu wpisanie tamtej daty z numerkiem. I, I to są te zmiany, które tak naprawdę nie zmieniają struktury tej informacji, bo ten zakres jest taki sam, ale poprzez odpowiednie ułożenie tego na ekranie, nałożenie na to jakichś akcentów, jakichś kolorów, jakichś styli, okazuje się, że człowiek, Jednym rzutem oka wyciąga dużo więcej informacji. I właśnie takie rzeczy myślę, że w dużej mierze będą się działy w rozwiązaniach mobilnych i portalowych, gdzie będzie to po prostu naj, najbardziej widoczne. Panowie, dwie wątpliwości, które mogą pojawić się po stronie klientów. Pierwsza to, czy tworząc nowe wydanie, pamiętaliście, że będą na tym systemie również pracować użytkownicy, którzy pamiętają Total Commandera Windows XP. Te zmiany nie są rewolucyjne. To jest pewna forma ewolucji tego rozwiązania, i to nie jest tak, że dnia na dzień skaczemy w stronę rozwiązań typu TikTok, które mogą być niezrozumiałe od strony interfejsu, ale też funkcjonalności dla na, na osób z większym doświadczeniem zawodowym. Tutaj raczej trzymamy się w ramach pewnego, pewnego standardu. Natomiast to, co jest jeszcze efektem tego, o czym wspominał Bartek przed chwilą. To jest to, że mniej czasu jako organizacja, która korzysta z tego systemu tych systemów, będzie poświęcała w przyszłości na szkolenie pracowników. No bo jeśli miałbym sprowadzić te wszystkie trendy, które wokół nas się dzieją do jednego mianownika, to to, że większość produktów, z którymi teraz się stykamy, produktów cyfrowych, ona jest samotłumacząca się. No my nie potrzebujemy instrukcji obsługi do tego, żeby odpalić nowy telefon czy, czy zacząć korzystać z jakiejś aplikacji. E, oczywiście pojawiają się tam tutoriale, natomiast to już nie jest taka bardzo zaawansowana instrukcja obsługi, która tam ma tyle stron i, i trzeba ją przeczytać. I też taka myśl przyświecała nam podczas projektowania. T ta zmiana pokoleniowa, tak na pewno sprawę, ona z jednej strony wymusza zmiany w interfejsie, ale z drugiej strony ona powoduje to, że one są prostsze i łatwiej przyspajalne dla. Wszystkich użytkowników. Okej, okay, czyli ktoś, kto pracował na poprzednim impulsie, nie będzie wymagał jakichś specjalistycznych szkoleń w tej chwili, żeby odnaleźć się w nowej rzeczywistości, tylko powinien płynnie przejść do, do pracy na, na, na nowym wydaniu impulsa. Mamy nadzieję, że nie będzie potrzebował żadnych szkoleń. Dalej odnajdzie te informacje mniej więcej tam, gdzie były. Po prostu zostaną troszkę inaczej zaserwowane. Mamy nadzieję w sposób bardziej czytelny, zjedliwy dla użytkownika, natomiast po to ta ewolucja, żeby użytkownik dalej pracował e, w ten sam sposób jak wcześniej, nie potrzebował, e, jego firma, organizacja nie potrzebowała dodatkowych nakładów na chociażby właśnie pracowników, czy na ten proces transformacji do, do najmłodszego udania. Ja bym to chyba porównał do zmiany samochodów, w sensie wsiadamy do samochodu innej marki albo, albo nowszego modelu, na początku zastanawiam się, a dobra, tutaj nie wiem, zmiana yy, kierunkowska, yy, jakby wycieraczki mogą działać trochę inaczej, ale po pewnym czasie łapiemy takie, aha, okej, okay, to jest tutaj, dobra, tu jadę. I, I to mniej więcej yy, powinien być ten sam, yy, sam schemat. Powiedzcie panowie, yy, czy w czwartym kwartale yy, 2024 roku wraz z nowym wydaniem yy, systemu autorstwa BPSC Kończy się współpraca na linii BPSC i Bardzo dobre pytanie. Myślę, że zdecydowanie nie. Wydanie, zmiana ja interfejsu, tak? To jest właściwie pierwszy etap długoterminowego projektu. Nie nam na tym tylko, żeby zmienić interfejs, tylko żeby długofalowo polepszać ten komfort pracy użytkowników z aplikacją. I teraz kończymy pewien rozdział, może pierwszy etap właściwie tego rozdziału. Natomiast w części stacjonarnej systemu to dużo pracy jeszcze przed nami. Przede wszystkim musimy pomyśleć o przebudowie już konkretnych procesów. Tak, schodzimy troszkę poziom niżej. Jeżeli zaopiekowaliśmy ogólną ramę okna i pewne ogólne funkcje, które zawsze będą działały tak samo w każdym module, w każdym e, procesie, teraz musimy dojść do tego, jak szybciej, lepiej realizować konkretne procesy, które na pewno na początek ten, gdzie mamy najwięcej użytkowników i gdzie te odczucia są, e, można powiedzieć, najmniej korzystne na ten moment. Tak? zestarzały się. Ten sposób pracy z aplikacją już się zestarzał. Na pewno takimi elementami są procesy związane z obsługą handlu, dokumentów magazynowych, logistyki generalnie. Tam, gdzie trzeba szybko więcej, e, potrzebujemy przetworzyć jednocześnie więcej informacji, potrzebujemy skorelować z różnymi w systemie, więc być może pewne standardowe metody naciśnięcia plusika i dodania kolejnych elementów nie są już najlepsze. Może trzeba coś podpowiadać, może trzeba e, coś sugerować, może trzeba odtwarzać z historii. W związku z czym mm, na pewno e, już zejście jeden poziom niżej do konkretnych procesów jest tym następnym etapem, który się musi odbyć. Jednocześnie na pewno będziemy więcej wysiłku wkładać w nasze aplikacje, nazwijmy to portalowe i mobilne. To znaczy to, co zrobiliśmy teraz, daje nam świetny punkt startu do kolejnych działań, bo zmieniliśmy technologię, wypracowaliśmy pewne rozwiązania, które pozwalają nam bardzo szybko, bardzo sprawnie składać teraz nowe rozwiązania. Więc no, grzechem byłoby nie skorzystać z tego. Tak? Mamy pewien bagaż, to może nie jest dobre słowo, plecak, tak? który nosimy ze sobą, i przecież no, nie zostawimy go gdzieś na szlaku. Trzeba go teraz odpowiednio przepakować i sprawić, żeby jak najlżej można z nim iść dalej. I to się będzie działo. Czyli poza tym obszarem portalu pracowniczego, o którym rozmawiamy, no mamy masę innych rozwiązań mobilnych, które też wymagają adaptacji. Ta adaptacja, jeżeli znowu ma być tak udana i ma wykorzystywać wszystkie, wszystkie mechanizmy, narzędzia, które Edison nam opowiada, no to musi się znowu stworzyć wspólnie z Edisoną. Więc myślę, że to są takie, takie rozdziały, które nas czekają w najbliższej kolejności. To jest te, te, ten wątek, o którym mówiłeś. Procesów, on jest super ciekawy, bo może się okazać, i, te, i to być może będzie już pewne wyzwanie dla, dla użytkownika. Natomiast to też nie jest tak, że to będzie zmiana o 180 stopni, no bo są procesy, które w tym momencie są dość rozbudowane, ale być może ta rzeczywistość wokół zmieniła się w międzyczasie tak, że mogłyby być krótsze, w się sensie, nie wiem, z pięciu kroków możemy zrobić trzy kroki, zredukować pewne, yy, pewne działania i, nie wiem, zamiast dodawania plusikiem pojedynczych rekordów, możemy uploadować pewną bazę danych, która tak czy siak już występuje, bo, bo po prostu technologia obok yy, też, yy, też się zmieniła. I to są takie działania, które yy, będzie trzeba wykonać yy, i to pewnie będzie długi może nie dużo trudniejsze, ale też, też dość duże wyzwanie, jeśli chodzi o odpowiednie zaprojektowanie tych, tych rozwiązań. Ale, żeby też uspokoić Państwa, to znowu nie będzie ani rewolucja, ani bardzo drastyczna zmiana w kierunku chociażby uproszczenia. I zazwyczaj w tego typu projektach my też angażujemy użytkowników do współtworzenia tego typu, tego typu rozwiązań. Panowie, serdecznie dziękuję za przybliżenie nam tutaj tematyki. Powstawania nowego wydania. Do zobaczenia na, na następnym podcaście. Udanego dnia. Dzięki serdecznie. Dzięki. Dzięki Michał. Dziękuję bardzo.